Cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja już dzisiaj troszeczkę lepiej funkcjonuję kręgosłupowo, więc umyłam się wreszcie. Ubrałam mój ulubiony biały primarkowski sweterek. Wyjmę jeszcze biżuty, niech wyglądam. Mamy dzisiaj środę, także taki krótki vlog Wam nagram. Natomiast chciałam Wam pokazać, jakie fajne rzeczy do mnie przybyły. Dlatego, że dawno tego nie robiłam i troszkę się uzbierało z Waszych paczek. Także przede wszystkim, no nie jest to open box, bo open box już był poza wizją, natomiast jest to haul podarunkowy. Fajnie. Dobrze, zaczniemy może od rzeczy kocich. Kocie rzeczy są następujące, czyli mamy kocie ciasteczka. Kotek bardzo lubi się tymi ciasteczkami bawić w takiej zabaweczce, którą też od Was dostałam, ale również kupiłam. Ma dwie takie zabawki, wsypuję jej i ona sobie fajnie to wyławia. Dostałam bardzo fajne szyszki, które sobie użyję do strojków świątecznych, co bardzo lubię. Na święta akurat one takie białawe są. Teraz sobie zawiązałam, żeby mi się nie rozsypywały. Ale będą zużytkowane, także węzełek, szyszek. Dostałam przecudnej urody srebrno-białego ptośka. Myślę, że na choinkę będzie w sam raz, a że mam białą choinkę i w ogóle uwielbiam, myślałam, że nigdy tego nie powiem, ale biel taki srebrny, szary, srebrny w ogóle, chociaż złoto też uwielbiam, ale przy zimowych atmosferach bardzo fajnie takie rzeczy wyglądają, to będzie super. Dostałam dyniową świecę halloweenową. Pachnie faktycznie ciasteczkiem. Na razie jeszcze jej nie odpalę, ale zostawię sobie na następny raz. Ma taką fajną powłoczkę i jest cała dyniowa. Także możecie sobie zobaczyć. No i bardzo fajnie pachnie ciasteczkowo. Na razie pachnie mi inna zapachowa, ale tą sobie zostawię. Też będę ją zużywać. Tutaj mam choinkowe rzeczy już, zrobione chyba ręcznie, z masy jakiejś, dotarły całe. Mam ślicznego aniołka i trzy serduszka. Bardzo fajne takie ciasteczkowe zawieszki. Sobie je zapakowałam w sreberko, żeby były bezpieczne. A będą przy ptaśku, to myślę, że będzie ok. Dobrze, dostałam washi tape, które są w takie morskie klimaty. Tutaj one są 5-metrowe, szerokości 15 mm. Tu dostałam świąteczne skarpetki, które wyglądają ślicznie. Tutaj macie, jak ten wzornik wygląda. Natomiast to nie jest taka typowa washi tape, bo ona jest taka taśmowa, ale ja też ich używam i nie powiem, że są niefajne. Jest 10 metrów, więc po prostu cudo. Dostałam trzy grube washi tape'y. Jedna jest w serduszka, tylko tutaj mi czorta nie ma, jakie są długości. Sztuka rodzinna, importer. 3 metry. Szerokość 48 mm, 3 metry. Czyli dostałam taką w serduszka, taką w kwiatki, bardzo ładna. I oczywiście w jednorożce, też po prostu 3-metrowe taśmy, ogromne. Dostałam przecudnej urody skarpetki w jednorożce. Naprawdę są fajne, takie wywijane. Nawet bym powiedziała, że bardziej do chodzenia po domu. Są po prostu cudne, mają gwiazdki, mają jednorożce, więc są super. Dostałam olejek marchwiowy. Słyszałam o jego jakości, że jest bardzo dobry. Także mi zapycha pory olejek, jeżeli na twarz, ale na przykład na ciało myślę, że będzie rewelacyjnym. Dostałam z takim opisem. Oczywiście, że to jednorożec, ruch dyskretnie ukryty w grzywce. I słuchajcie, jest to zawieszka. Fajnie opakowana, bo chusteczka, żeby się tu nic nie zgubiło.
I oczywiście, że od razu widać, że jest to jednorożec. Jakżebyś nie. Także myślę, że taki jednorożec naprawdę rewelacja. Ja to sobie ładnie zapakuję, bo lubię mieć porządek. Także naprawdę śmieszna sprawa. Myślę, że ja sobie jakąś taką bransoletkę na czarnsy zakupię. Dostałam też piękną gawroszkę zawiązaną i z bardzo ładnym pudełkiem. Ja uwielbiam pudełka. Tak, jestem pudełkowym frikiem. Aniołki. Taki aniołek. Taki aniołek. I aniołek na gitarze. Taki aniołek. Tutaj mamy jakieś dziwne rzeczy w pudełku. Także takie słodkie aniołki. W ogóle uwielbiam gawroszki. Słuchajcie, już nie zawiązuję, dlatego że wiecie, co ja z tym zrobię. Naprawdę uwielbiam gawroszki. One nawet są rewelacyjne na to, żeby udoskonalić swojego koka. W kolejną gawroszkę, której nie będę rozwiązywać, dostałam książkę. Jest to Nawrócenie wiedźmy, magiczno-historyczna powieść z czasów pruskich. Joanna Zamejć, przepraszam. W puszczańskich odstępach krainy pruskich Warmów, w zakolu rzeki Alny, wzniesiono miasto Allenstein, dziś zwane Olsztynem. Budowę grodu u stóp warownego zamku kapituła warmińska powierzyła Johannesowi von Lissen, Janowi z Weiss. Miasto wznoszono wśród lasów, które skrywały ocalałe jeszcze osady plemion Prusów. Ich los był jednak przesądzony. Krzepły bowiem społeczności przybyszy, a wyprawy rycerzy krzyżackich łamały opór ostatnich, zaszytych w latach pruskich ostoi. Przestrzeń między starymi a nowymi mieszkańcami tych ziem stopniowo zmalała i konfrontacja prastarych pogańskich obyczajów i wierzeń z nowym porządkiem i religią stała się nieunikniona. Losy zetknęły Auszrę, córkę plemiennej litewskiej wiedźmy, tak jak matka obdarzonej nadprzyrodzonymi zdolnościami, z nadmiarem należącym do grupy osadników, budujących gród nad Łyną. Miłość połączyła ich dwa odmienne światy. Auszra stała się świadkiem i uczestnikiem życia społeczności powstającego miasta, w głębi duszy zachowując jednak wiarę przodków, zgodnie z przesłaniem pruskich i litewskich bóstw, ugiąć się, ale nie poddać. Rodzicom Nawrócenie wiedźmy, piękne drzewo życia. Super. A chyba osoba jest z Olsztyna, bo mi gdzieś magnes olsztyński jeszcze tu się mignął. Ale wracamy do tego. Dostałam kartkę na losowanie, szczęśliwych kartek na rozdanie. Tam do rozdania to ja pewnie jeszcze coś dołożę, ale wysyłajcie kartki. Dostałam foiled card, czyli Go Create, czyli kartki po prostu foliowe, błyszczące i śliczne. Dostałam równie śliczne brokatowe w każdym możliwym brokatowym kolorze. Po prostu jak ja widzę brokatowe kartki, to wiecie co ja z takich kartek brokatowych zrobiłam na przykład? Poczekajcie. Miałam taki zeszyt z Empiku i włożyłam sobie za okładkę, nawet nie przyklejałam, brokatowy. O, on był takiego koloru. A teraz jest po prostu made in brokat. No właśnie, takie rzeczy Świrek robi. Dostałam My Little Pony, jednorożcowe, rewelacyjne. I super taką kosmetyczkę niby, ale ja myślę, że tutaj świetnie zmieści się na przykład Bullet Journal. Tak trochę używam. I w środku, no właśnie, ten olsztyński magnesik, który zaraz powieszę na lodówkę. Takie bardzo ładne wzory piórek i lekko meksykańskie, tylko sepi, to znaczy jednokolorowe. Na wizytówki karteczki, ale śliczne po prostu. Oczywiście małe karteczki, takie postcards
superaste, naprawdę ładne. I bardzo ładny notesik, którego to jest open box, nie otwierałam, może zrobię to przy Was. Kocham notesy po prostu. Sztywna okładka, bardzo ładny design, rolowany i okej, okay, brałam go do góry nogami, tu mamy rower. Śliczny notatnik, data jeszcze po polsku napisane w ogóle, nie po chińsku. Wow, wow, wow. Także naprawdę użyję, nie wiem jeszcze do czego, ale na razie wielbić będę, nie muszę od razu używać. O, takie rzeczy. Czyli właśnie takie rzeczy podostawałam i tym chciałam się podzielić i jednocześnie podziękować. Dobra, pakuję to do pudła i zobaczymy, co się jeszcze dzisiaj będzie działo. I jeszcze mam dwie śliczności Wam do pokazania. Pierwsza to jest taka słodka drewniana zawieszka, decoupage i śliczne dwa świeczniki. Także bardzo takie fajne rzeczy, kolorystycznie dopasowane. Myślę, że też dobrze będą wyglądać w TVN-ach na biurku. I zakupiłam jeszcze nie tędy droga, tędy droga. O. Słuchajcie, takie fajne pudełko. Home, coś tam, coś tam. Pudełeczko jak pudełeczko. Ładne, ale ma taką fajną, dopasowaną szmateczkę. Tak, kicie. To jesteś najważniejsza. A, taka wygrzana kotka, matka. Także taką rzecz sobie zakupiłam za 19 zł, a tam pomieściłam świeczki i inne rzeczy, także mamy mniej bałaganu.